Witam Was serdecznie, Kramer Wykopki z tej strony. Chciałem Was zaprosić na ten film. Będzie konkurs na 1500 subskrypcji. Jakieś tam nagrody, jeszcze nie powiem jakie. Może to zrobię na live'ie. Jedyne warunki konkursu chciałem powiedzieć. Pod filmikiem carskie srebra, ferajna warszawska. Trzeba w komentarzu pod tym filmem właśnie napisać roczniki sreberek, które znaleźliśmy. W kolejności znalezienia. To jest jedyny warunek. Pod filmem carskie srebra, warszawska ferajna. W komentarzu piszemy roczniki sreber, które znaleźliśmy. Będą trzy nagrody. Jakieś tam naklejki, jakieś magnesy, jakiś kubeczek i coś jeszcze. I coś jeszcze, czego nie zdradzę na razie. Jechaliśmy na miejsce. Tutaj mnie namawia, żebym kluski śląskie jadł z polędwiczką. No. Musi być siła do kopania. Tak. Dobrze, widzimy się przy pierwszym. No i dzisiaj pierwszy strzał, powyginana kramareczka. Także pewnie będzie na grubo dzisiaj. Jak kramerowi kramerka pierwsza wpadła, to chyba będzie dobry omen. Oby. I drugi sygnał. I koło ziemniaczka. Guziczek. Chyba z koronką, tylko że zajazd nie jestem w 100% pewny. No tutaj bez łóżka. Ale tak mi się wydaje w tą ciemną noc. No i przygody wesołego diabła. Myślałem, że srebro, ale to chyba tylko posrebrzana. Posrebrzany ten widelec, bo tu mi się ułamał, widać. A tutaj to widać jakby srebro. Ale cóż, jest sztucec. O kurczę. I zaraz koło widelca, dwa grosze. Międzywojnie. Przed chwilą tutaj naparstek też wpadł chłopakom. Jakieś monetki. 23 bodajże. Tak, bo wcześniej widziałem. 23, dwa grosze. Pierwsza monetka dzisiaj na tym polu. I lecimy, nie śpimy. Pamiętajcie o konkursie na 1500 subskrypcji. No tutaj się chyba ułożyła monetka, czy nie monetka. Moneta. Tylko co? Nie odczytamy chyba. Dwa grosiki znowu międzywojnie. Ale tutaj to nie odczytamy absolutnie daty. O, no tu jakaś porcelana zaczyna się pojawiać, także może coś tutaj będzie więcej. Tutaj ją wygrzebałem z tej kubki. Wpadła mi tu. Maleństwo. No i znowu międzywojnie. Dzisiaj dzień międzywojnia. 28 tym razem. Jeden grosz, rocznik 28. Myślałem, że mam blaszkę jakąś. Zobaczcie. Nie wiem, czy to jakiś medalik, czy... No w ogóle petarda, jakaś petarda. Zobaczcie. Ja już mówię, jakaś blaszka, odłamek. No z tej strony to jest tłoczone. Ojej, nic tu nie rozczytam na razie. Zaczekajcie, spróbuję to oczyścić. Także zobaczcie. Nie mam pojęcia, czy to jest medalik, czy to jakaś mała wpinka, odznaka. Nie mam pojęcia, ale powiem Wam jedno. Piękna rzecz. Czyżby monetka? Chyba tak. Znowu międzywojnie. Czwarta dzisiaj. Trzecie dwa grosze.
Ale piękna zielona patyna. Ojej. Posłuchajcie, 34 rocznik. No dzisiaj takie mniej spotykane roczniki, nie tylko 23. Jest 34, jest tam jakiś. Super. Super. Co tam masz? Mówię się tutaj przed chwilką jakiś żetonik fajny. Czekaj. Jakiś guziczek pułkowy. Czekaj chwilę. Co ty gadasz, pułkowy? Z 8 albo z 9. To jest coś, no. Coś... Wojskowe coś. Oszczędnościowe, wojskowe. Pierwszy taki trafiłem, jakiś żeton. Ty jak złotówka taka. Jakiś taki może. Ale fajny, fant. Oczyścimy, wrzucimy na pewno. No. I coś tam widzę, 9 chyba, albo 6 koło ulicy. Ale jaki wycieruch. No i co? Dla mnie to nie widać. Albo 8, ty. No. Ale jaki wycieruch. Co tam jeszcze? Ja samym międzywojnia i medalik taki, znaczy medalik, nie wiem co to jest. Teraz coś takiego wpadło. To nie żadne pokrętło od lampy naftowej. Nie wiem czy coś tu w środku jeszcze nie ma. Guziczek? Czy koninka? Koninka. Ojej. Ale gile już latają, lony, kurcze, zimno się zrobiło, wiatr wieje jak cholera, jest. Zapraszam wszystkich do subskrypcji, bo na 2000 będą petardy. No jest, 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 jest. Posłuchajcie, dzisiaj to ja mam dzień międzywojnia. 25 albo 28, 1 grosz. Zaraz zobaczymy. Z tej perspektywnie. 25 wydaje mi się. Albo 8. O, coś się wiesza. Chyba mu zimno. No, tutaj to zajeździk. Prawie, że to jest krzyż? Zaczekajcie, zobaczcie, teraz wpadł guziczek. Chyba PRL polski. A co ty mówisz, że co to jest? To jest krzyż na środku niemiecki. No i, ale pod spodem jest gwiazda, tak jak rosyjska. I tam jest coś 1816, czy coś takiego. Te monetki. No. Koninka, guziczek drugi chyba, ale to guziczki na razie tu. A ty? Ja ci powiem, że międzywojnia, ale w takich stanach nawet i roczniki, nie 23, tylko tam wiesz, 28, 34. Jeden guzik, drugi guzik. To jest też guzik, ale to badziewie. I trzy monetki, ale co to jest to? Gdzie masz trzy monetki? Raz, dwa, trzy. A nie, to jest plomba. To jest plomba. To jeszcze mi coś kurczę w kieszeni. A tu jest. A tu jest gaciak taki. Czekaj, to nie jest moneta. Coś może mać w tej kieszeni. Coś takiego, ale to też go na badziewie. Wkręt jakiś kurczę. Aha. Ale tutaj to może być, wiesz co? Ten... Jest tam coś na tym guziku, na pewno. To jest moneta. Ale zawalone strasznie. Tak paćkane. Tu jest carski, wiesz? No. Orzeł carski. To też jest carski, tylko ten zwykły żołnierski, nie? Pana co? Jakaś ozdoba? Dzień dobry. Ozdoba jakaś? Czy nic? 2 grosze, międzywojnie. Takie coś. I takie coś. Ty, co tu masz? Srebro czy nie, PRL? Nie, 20 PRL, ale tutaj takie coś. Co to jest? Zaczekaj. O panie, zaczekaj. Zaczekaj. Nic. Łapić się. LZS. Guzik jakiś, tak? Czy? No, jakieś takie coś. No, jest taki. Franca jakaś. Nie, to jest nabijka jakaś.
No widzisz, późno przyjechałeś. Wszystko wykopaliście. Czekaj, ja mam na razie same międzywojnie. Srebra jeszcze nie ma, kurczę. Ale dwójeczka, zobacz jaki ładny stanie. No ja też mam. 30. Też. Właśnie. Który 31? Czekaj. Dobrze widzę. Ale ci się kombinery trzęsą. 31. Ty musisz iść kurde na pedikur, bo masz czarne kciuki. No, o to chodzi. Manikur. O to chodzi. Żeby były czarne kciuki. Tym razem jakaś zębateczka wpadła. Kurczę, mało się nie skaleczyłem. Taka ostra, że nie wiem. No, zaczyna padać. Deszczyk. Teraz wpadł guzik, ale jaki zajazd. Co to w ogóle było? No nie wierzę. Tutaj takie ostre jakieś krawędzie. Kurczę. Tragedia. Tragedia. Teraz pół kopiejki zajazdu. Wyszło po dłuższym czasie. Kopiejka na bank. Tutaj nawet widziałem 1800 coś tam, ale teraz to tego nie zauważy. No, teraz tak, carski guziczek się trafił z łóżkiem przygniecionym, ale guziki to guziki. Co prawda tutaj mało co na nim widać, no ale lepszy ryc niż nic. I fajnie, fajnie. Jeszcze godzinkę pochodzimy i będziemy uciekać. Widzę krągość. Jest. Nie. Nie jest. Podkładka. Ale. Ojej. Ojej, ojej. Tak to jest w nocnych wykopkach. Tak to jest. Człowiek dobrze nie widzi. Już się podnieci, kurczę, a tu dupa. No przed chwilą wszedłem na live'a do Adiego, bo się zatrzymałem, bo kopiejka wpadła. Trochę tu zimno, żeby na tym live'ie być. Tak non stop. Wpadłem na chwileczkę, przywitałem się, a teraz kopiemy dalej, bo to nie ma czasu. Kopieczka, kopieczka. Zaczęły się pojawiać zajazdy niestety. O. Takie kurcze zniszczone, że to się w głowie nie mieści. Oj, 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 oj. Zobaczcie, jeszcze ołowiany taki kawałek żołnierzyka się trafił. Nie wiem, czy jakiś Indianin na koniu, coś takiego chyba. Chyba coś takiego. No. Szkoda, że nie cały. No, teraz mi się tutaj gorąco zrobiło, tak gdzieś mi kawałek wystawało tego sztućca z ziemi i mówię, kolor taki w nocy, a to niestety aluminium, aluminium, nic więcej. I co, dziękuję wam za już niemal 1500 subskrypcji. Na czarne kciuki to zawsze można liczyć. Pozdrowienia dla was serdeczne i mam nadzieję, że będzie was coraz więcej. Co ty tu masz? Widzę międzywojnie. 2 grosze. No. Tutaj jakie coś. Z żołnierzykiem ci. Co to jest? Czekaj, czekaj. Kurs. Rylińskiego czy coś takiego? Kursy. Jakieś kurczę, jakiś rzet, no odwróć. Pust. Aha. Lamerka. Tutaj chyba. Kopiejka. Tak, ale weź do mnie trochę tą rękę, tak. Nie tak, tylko o. O, widzisz, to zupełnie co innego. Kurwa, złoto, srebro. Kociaki. Wszystko jest. Tu jakieś. O, to jest odznaka. Ty. Pogotowia 1920. No i ten. Ty to. Z. No. LZS. Wiesz co to za skrót?
Tak jak NW. Nie. Tutaj złotko, no, proszę dwa, bardzo. Dwa grosze. Patrz. Złoto. Co to, od fajki czy od... Nie. Od zegarka może być jakiś. Nie, chociaż... Co tam masz? Tutaj o. Tego jest. Szmelc. Szmelcu trochę, ale jakieś zdobione te łyżeczki nawet. Jakie zajazdy, kurde. Guzików ostatecznie dużo wpadło, no. Różnych. O, międzywojnie widzę tam. To nie wiem, coś. A tutaj ta to jest fajna. Ta. Fajna monetka. Międzywojnia prawie samego. No i tych guzików trochę na dziebanie. Ale jakie zajazdy. Ta. Wszystko tak, no. A to wiesz co to? Implant pierwszowojenny ten... Jedynka. Tak, jedynka. No. Dobry do rozciapowania orzechów. PRL-ek? Nie. Co to jest? Zaczekaj. Ale za mocno świecisz. Co to jest? Wygląda jak talon. Wiecie na co? Wojskowe. Zoologiczne? Nie. Wiecie co, nie wiem co. Nie wiem co. Tak, żeton. Także żegnamy. O Jezu, ten mnie tutaj po oczach, kurde. Ja nie wiem, białaczki można dostać, kurde, nie daj Boże. Żegnamy się, o. Pawełek. Siema.